Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota, to najbogatsze w obrzędy ostatnie dni Wielkiego Postu. Triduum rozpoczyna koncelebrowana Wielki Czwartek msza Wieczerzy Pańskiej. W świątyniach gasną wtedy światła, milkną dzwony, które od tej pory zastępuje stukot kołatek. Najświętszy sakrament przenoszony jest do ciemnicy. Wielki Piątek to z kolei dzień największej żałoby. W świątyniach w tym czasie nie są odprawiane msze. W domach natomiast na znak żalu zasłaniano krzyże i lustra oraz zatrzymywano wskazówki zegarów. W Wielką Sobotę w kościołach trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Przy symbolicznych grobach Jezusa Chrystusa czuwają często ministranci, harcerze lub strażacy. W kościołach przez cały dzień odbywa się także święcenie pokarmów. W tym dniu nie wykonywano już żadnych prac, oczywiście poza przygotowaniem święconego. Mąkę przesiewamy do miski, dodajemy masło, sól i cukier. Ugniatamy z tego kulę i rozwałkujemy. Wstawiamy ciasto do piekarnika. Krem robimy ze śmietanki i chałwy w rondelku i podgrzewamy. Czas na dekorację. Malujemy z roztopionej czekolady palemkę. Bazie robimy z płatków migdałów. I ciasto gotowe. Smacznego! Święta Wielkiej Nocy to czas wyjątkowy. Tegoroczne święta spędzimy również z bliskimi tych, którzy za wschodnią granicą walczą o wolność z rosyjskim najeźdźcą. Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas wszystkich świadectwem, że zło można pokonać, a w ostatecznym rozrachunku zwycięża dobro. Niech i dziś zwycięzca śmierci przyniesie nam miłość i dobro, a w nasze serca wleje nam tak potrzebną otuchę i wiarę. Życzę Państwu, życzę nam wszystkim świąt pełnych nadziei, świąt pełnych spokoju i miłości. Podzielmy się miłością. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do sklepu przy ulicy Kamiennej 20. Oferujemy usługi w zakresie dorabiania kluczy, w tym także kluczy samochodowych, naprawa zegarków, wymiana pasków i baterii, naprawa i renowacja zegarów. Prowadzimy również sprzedaż mebli, takich jak komody, skrzynie, stoły, szafki z litego drewna. Serdecznie Państwa zapraszamy. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na 2 lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta. Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Kanał Dizzy, nadający tureckie seriale, dołączył do oferty naszej telewizji. Jest dostępny w pakiecie podstawowym. Dizzy to kanał tematyczny z bardzo popularnymi wśród polskich widzów serialami tureckimi.
Dzień dobry, witam Państwa. Po świętach mamy wtorek, 19 kwietnia. Rafał Woźniak, zapraszam na kolejny serwis informacyjny Telewizji Centrum. W ubiegłym tygodniu nasze miasto odwiedził niesamowity gość Artur Barciś. Na spotkanie tłumnie przyszli mieszkańcy, którzy aktora obdarowują dużą sympatią. Było to kolejne wydarzenie z cyklu Co za gość, organizowane przez Wydział Promocji UMZ. Cykl wydarzeń Co za gość cieszy się zawsze sporym zainteresowaniem, więc nie jest zaskoczeniem, że na spotkanie z Arturem Barcisiem tłumnie do Starego Młyna przybyli mieszkańcy, którzy doceniają aktora za czołowe role. Oj, z dużo filmów. Rancho. Bardzo lubię. Czy jak miodowe lata? Nie, przede wszystkim to z kabaretem. Bardziej i z takim rozrywkowym. O, bardzo bezpośredni, bardzo sympatyczny pan. Rozmawiałam z nim parę razy już. Jest polskim aktorem filmowym, dublingowym, teatralnym i telewizyjnym, reżyserem oraz scenarzystą. Zawód aktora według Artura Barcisia opiera się przede wszystkim na darze, ale również na kilku innych fundamentalnych kwestiach, dzięki którym artysta będzie czuć satysfakcję z tego, co robi. Podstawą aktorstwa jest dar, z którym się trzeba urodzić. Nie może być aktorem ktoś, kto tego daru nie posiada. Potem jest warsztat, czyli coś, czego się można nauczyć i do tego służy szkoła aktorska, którą ja skończyłem w Łodzi. Potem jest doświadczenie, czyli to, czego się człowiek nauczy w pracy, w teatrze czy na planie filmowym, a to jest też taki zawód, którego uczymy się całe życie. I przydaje się trochę szczęścia, żeby odnieść sukces. Jak zaznacza, kontakt z fanami odgrywa istotną rolę w wykonywanym zawodzie, ponieważ ciekawość ludzi pomaga czerpać inspiracje do odwzorowania ich w produkcjach. Ja jestem ciekaw ludzi. Ja przecież tych ludzi gram. Różne charaktery. Spotykam tych ludzi na ulicy, ale też nie mam takiej możliwości kontaktu stałego, chociaż rzeczywiście obserwuję wszystkich i takiego czerepacha to wyszukałem w swojej gminie, jak budowałem dom. I ponieważ to nie był życzliwy mi człowiek, to sobie powiedziałem, ja cię kiedyś, sukinsynu, zagram. No i zagrałem. Oczywiście to nie tylko moja zasługa, to też scenarzyści, ale z tych obserwacji biorą się różne role, które gram. Sala widowiskowa zapełniona była po brzegi, nic dziwnego, ponieważ artysta jest lubianą i wyróżniającą się osobą z ogromną rzeszą widzów. Gość chętnie podejmował różne tematy związane między innymi z jego pracą i nie tylko. Spotkanie poprowadził niezastąpiony Kuba Niedziela z Wydziału Promocji. Za oknem coraz cieplej, dlatego zgierzanie chętnie wyciągnęli rowery i ruszyli na przejażdżki. Nie wszyscy jednak pamiętają o serwisowaniu swoich dwóch kółek. Co powinniśmy zrobić, zanim wsiądziemy na rower? Dowiedzmy się. Jazda na rowerze to jedna z najchętniej uprawianych aktywności fizycznych. Ten środek transportu chętnie wykorzystują zgierzanie nie tylko dla rekreacji. Jak to się mówi, do parku, tam i z powrotem, w koło stawu. Tylko, mając swoje lata, już więcej nie można wymagać od zdrowia i chęci. Tak, gdzieś te 13 kółek dookoła stawu tutaj sobie robię. Dojazd mam tutaj 1,5 kilometra w jedną i 1,5 kilometra w drugą. I to jest taka dzienna dawka, jak już ciepło się zrobi. Przed rozpoczęciem jazdy powinniśmy sprawdzić stan techniczny naszego roweru, żeby zachować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Ja mam przygotowany, tam pompuję tylko powietrze to i jeżdżę tutaj dookoła stawu. Sprawdzić hamulce, sprawdzić przerzutki, łańcuch, koła napompować i to wszystko. No co można więcej przy rowerze robić? No. Zapytaliśmy eksperta w tej dziedzinie, na co powinniśmy zwrócić uwagę przed rozpoczęciem sezonu. Niestety wiele osób zapomina o naprawach przez zimę i zabiera się za nie dopiero jak wyjdzie słońce. No należy go przede wszystkim wyczyścić i przesmarować niektóre rzeczy. Przede wszystkim linki, cięgła, to jest najważniejsza rzecz. Sprawdzić hamulce, czy są wytarte, czy nie są wytarte. Koła wycentrować, żeby po prostu lżej jeździć. No u mnie można, nie ma sprawy. My jesteśmy jeszcze jeden punkt na Piątkowskim. No pompowanie kół, to jest najważniejsze. Pompowanie kół trzeba sprawdzić koło miesiąca czasu. Bo rowery trzymają tyle. No. Niektóry trzyma dłużej, nie mówię, że nie trzyma, że wszystkie mają to. Ale trzeba sprawdzić. Ze względu na to, że się mniej zużywa opona. Oczywiście to, czy rower jest zadbany, jest kwestią indywidualną.
A czy nasi widzowie już przygotowali rowery do jazdy? Premier przedłużył obowiązujące w Polsce alarmy, które wprowadził w związku z kryzysem migracyjnym i wojną w Ukrainie. Będą obowiązywać do końca miesiąca. W związku z wprowadzeniem przez prezesa Rady Ministrów na terenie Polski drugiego stopnia alarmowego Bravo od 16 do 30 kwietnia 2022 roku, w związku z tym zaszły zmiany w funkcjonowaniu np. starostwa powiatowego w Zgierzu i jego wydziałów zamiejscowych. Parkingi dla klientów zostały zamknięte. Wprowadzono także obowiązkową ewidencję wejść do budynków urzędu. Na dziś to już wszystko. Ja pragnę już Państwa zaprosić na główne wydanie programu lokalnego w piątek o 16:30. Miłego popołudnia życzę. Pozdrawiam.